Klaudia się ubiera, jest tylko 29 stopni, dlatego potrzebowała troszeczkę włożyć bluzkę na siebie, ponieważ strasznie bardzo jest zimno, strasznie bardzo. Nie mędrkuj, wiesz, bo jak cię króliki po przedramiu podrapią, to zobaczysz, jak to jest przyjemnie. Nie ubieram się dla przyjemności. Gdybyś potrafiła je porządnie trzymać, to nic by cię nie podrapały. Tak, to zobaczymy, może ty będziesz trzymała, a ja sprawdzę płeć. A może ty będziesz trzymała kamerę, kiedy ja będę sprawdzał płeć. Zabiję cię zaraz. No i co, znowuż będziesz macać te króliki biedne? Dobra, cicho. Te żabki nasze. Dobra. Pizdeczki kochane. Słuchaj, możesz, odsuń się. To ty się odsuń. To jest mój karton. Wiecie co? Ostatnio wyrzuciła mi wszystkie kartony. A ja jestem mistrzem z kolekcji kartonów. Nikt tyle kartonów w życiu... Ja musiałem być rzeszłym... Compulsive holder. Nie, byłem żulem. Śmieciarzem, no, żebyś wiedział. I bardzo dobrze mi było, dopóki ciebie nie poznałem. Oj, dobra, weź ty. Dzisiaj czemu jest, masz mokre te rękawiczki? Dzisiaj jest odcinek obsikałaś pod tytułem od sobie? Słowa do słowa i awantura gotowa chyba. Coś mi się tak wydaje. Patrzcie, to jest nasz transporter, tak zwany. Volkswagen Transporter. Przecież milion razy już go pokazywać. Kogo to obchodzi? No tak, to obsrane pudełko. No ale to jest pudełko, to jest takie wyższe, bo... To jest obsrane pudełko. Ale nie o to chodzi, żeby króliki na mnie wyskakiwały. To jest zielona mila pudełko. Jezus Maria, no. Skup się, chłopie. Wiem, że jesteś inwalidą, ale wiesz, to nie wyklucza tego, że możesz się uciszyć na chwilę. Ale mogę być upierdliwy. Boże, kobiety, pomóżcie mi. No co ja mam z nim zrobić? Nie, nie, nie. Wystarczy, że zapierdzielam, wszystko za ciebie robię. O kurwa! Co na gnoju? Wszystko za mną, ale co ja zrobię? O, jak ja za ciebie robiłem tak, że mi plecy pękły. Tak. Leniwcu śmierdzący. Gówno. Gówno nie. Aj, dobra. Sprawdzaj lepiej. Wam już nie pokazujemy, ponieważ jak pokazujemy wam takie rzeczy, to jest penisek. Na pewno? Tak. Dobrze. To ten nam banuje filmy. No właśnie, poopowiadaj trochę o tym. A już mówiliśmy chyba o tym, że wiecie, były dwa filmy na YouTubie, takie, że pokazywaliśmy, jak króliki kopulują. I to okazało się strasznie obsceniczne. Kogoś musiało mocno obrazić, bo zaraportował i nam zdjęli filmy. Czy filmy są, ale nie można ich oglądać z monetyzacją, bo uważają, że to jest nieładne. Dlatego proszę, jak ja zaglądam, to wy nie patrzycie. Wy nie patrzycie, zamykacie oczy teraz, w tym momencie. Mi się wydaje, że to jest samiczka. Dobra, biała samica, czekaj. Ona czarne, jest tutaj. A to czerwone ma oczy, dobra. Czerwone oczy. Bo jedna jest z czarnymi oczami. Tak. To weź tą, o tą, bo ta jest z czerwonymi. Ale poczekaj, o jest jakaś ty duża, to samiec. O Boże. Poczekaj, kochana. Ojej. Kochany. Wiem. Szarp się. Szarp się. To nie jest śmieszne, to nie jest... A co to zmienia, że to mówię? Ja pitole. Wiesz co, chyba muszę bluzę... Czekaj, ja się zapnę. No. Bo jak one mnie już raz dziabnęły, pamiętam po tych... po brzuchu. No. No nie denerwuj się, facet czy kobieto, no przecież... Nikt się nie chce zjeść jeszcze. Idziesz do apartamentu. Ja bym ją przy... O, dobra, czekaj, główka przede wszystkim, żeby nie widział. No, poczekaj, żeby nie było widać, bo znowuż będą jaja. No dla mnie to jest samiczka. Samiczka? Tak? I taka duża? Dla mnie to jest samiczka. O, to brawo, samiczka. Z taką energią? Jest. Z taką energią? No z taką energią, no dziwne, bo to wydawałoby się, że to samiec. Teraz możesz tego białego z czarnymi oczami. Ja bym chciała tą białą, tą drugą. Nie, tam jeszcze jest jakaś druga? Tak, chodź. Wiem, chodź. A, jest, no dobrze. Teraz no te co, znaczy tych co będzie więcej, trafią sobie na łączkę. Tak. Ale my mamy jeszcze jakieś takie, żeby dokoptować. Tak, mamy. Po dwa to tyle. Dobrze, że słonko teraz zaszło, mam chmurkę. To przynajmniej się nie gotuje. Na pewno? Tak. Dobra. Tak mi się wydaje. Mamy dwóch chłopaków. To białe i teraz z czarnymi oczami. Biały z czarnymi oczami. Rodzynek. Też znajomy był i mówi, że kurczę, rzadko się zdarzają takie rodzynki. Żeby był biały miał i nie miał czerwonych oczu. Poczekaj. Chciałbym, żeby samiczką była. Ale aj! Poczekaj. Dobra. No i co? Obstawiacie? Chłopak czy dziewczyna? Mi się wydaje. Dziewczyna moim zdaniem. Tak? No. Aha.
No dobra, bo to jak dziewczyna, to dziewczyna. Jeszcze czarny jest, tak? No jeszcze dwa czarne są, kochanie. Jeszcze tu dwa czarne są? No a co ty myślisz? Nie, już, ale a bo to wiecie co? Bo to jest miód po tej naszej najlepszej matce. I najstarszej zresztą, bo na 3 lata już ma. Tak. Mam nadzieję, że długo sobie jeszcze pożyje. Poczekaj kolego. Przesympatyczny. Ale ty, Klaudia, dobrze wyglądasz w tej klatce. Poczekaj. Oj, no kolego. Przecież idziesz na trawkę. Także poczekaj. Mnie dupa szczypie cały dzień. Klaudia normalnie wczoraj z kumplem sobie rozmawiam kulturalnie, a ta już mi do dupy sięga, już za szczyki będzie mi dawać. Kuźwa. Do nie, pośladka, tak na... do pośladka, nie. Samczyk. Tak naprawdę, no do pośladka, ale nie, masowała mi plecy tą maścią jakąś tam przeciw, co? Zapaleniową. No i później zastrzyki. Pomagają z dnia na dzień, ale jakby chodzić już mogę, więc jest zajebiście. Zamknij. Gorzej z dźwiganiem. Widzicie, jak to jest z facetem? Trzeba wszystko instruować. Zamknij, podnieś, złap. Au. Dobrze, że jeszcze rozbierać się wiem jak. Aj. Powiem wam, że mają potworne te szpony. Pazury. O Jezu, co to za samiec. Kura. Dobra, czyli remis. Chyba, wiesz? To i tak nie zły, co? Raz, tu dwa, cztery, tu mam tu jednego dwa. Masz, to trzy. A, nie, to trzy. Dobra, tu masz jeszcze, nie, zanosimy je, nie? Tak, zanosimy. Chodź. Zostaw. Zawsze wiecie co, plecy go bolą, ale chce mi się garnąć, no właśnie do... No bo tego ja jestem na siedlisku, żeby ciężkie rzeczy... A ja teraz, no, ale teraz nie masz wyjścia. Tak. O, pokażę wam, dlaczego się bawię w pudziana, co ja mam do roboty. Dobra, idziemy. Za mną. Nikt za tobą nie idzie, nikt za nie idzie, widzę, że nie idzie. O, chyba się rusza, idą. Idą, idziemy. Popatrz, jak będziesz miał tu kolego. To są najlepsze twoje miesiące życia. No. Reszta teraz ferajny. Widzisz, będziesz ze swoim kolegą. Będziecie mogli razem sobie kicać. Grać w karty. Tak. Kicać. Rozmawiać o dziewczynach. Co? To nie jest tak łatwo poznać, ale te mi to takie były ewidentnie. No, no dobrze. Ferajna. Jeszcze będziecie kolegów do was dokoptujemy. No, z dwóch albo trzech, co nie? No, zobaczymy ile ich będzie. No tak. Bo nie wiadomo. Idziemy teraz badać klatkę obok. Tam mamy chyba 6 króliczków, chyba 6 albo 5, o ile się nie mylę. No i sprawdzimy, bo to są podobno wiekowym. One mają chyba różnicę może tydzień, dwa. I to można wtedy mieszać. Tak, i dlatego je zmieszamy. Dobrze by było, jakby było ich tam troszeczkę więcej, bo wtedy dwie grupy będą się tak pewnie czuły i nie będą dominować drugiej. Dominować, no. Bo wiecie, może być lekkie starcie. One są stosunkowo młode, nie powinno się to zdarzyć, ale pierwsze dwa dni są zawsze janina jest tutaj, tak. Słychać. I zawsze to powtarzamy, pamiętajcie, że one nie są przystosowane do spania na trawie, nie są przystosowane do jeżdżenia w klatce, więc pierwsze dwa dni, jak będziecie mieli taki system, liczcie na to, że będą panikować. Po prostu musicie uważać, żeby nie połamać im nóżek i bardzo delikatnie je przestawiać. Ale po dwóch dniach jest już rewelacyjne, one się same ustawiają na tych siatkach.
I sobie, tak. Po prostu przejeżdżają, co nie? Tak, tak, o tutaj tak. Na tych siatkach sobie nogę ustawia i przejeżdża. No widzicie jak błąkają? One nawet nie są zainteresowane trawą. Jedzeniem, o dziwo. Nie. A wiem jak daję im trawę do klatek, to po prostu rzucają się. Tak jakby nigdy w życiu tego nie miały na oczy. A teraz? Nie. Badanie terenu. Błąkiwanie. Dobra, idziemy po następną farajnę. Chodźcie, ile was tutaj jest? Nawet nie. Mamo, jest nas 17! Co ty gadasz? Jakieś 17, ty nie umiesz liczyć nawet do 4. Umiem do 17! No to policz. 1! Bardzo dobrze. 17! Coś ci zabrakło w międzyczasie. Nie piszcz, nie piszcz. Zawsze mówią, że ja jestem głośna. Ale nie, wiecie co, naprawdę to chyba... Cipka się na mnie zesrała. Czyli dziewczyna, tak? Ale puściła na mnie babka. Dziewczyna? Dziewczyna. Na bank? Na bank. To tam można dać. Dobra. Nie chcesz tam od razu dawać? A wiesz co, można, żeby się nie pomylić. No chłopaki, dziewczyny, wychodzimy stąd. Wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Ach, wolałabym, żeby były same dziewczyny. Naprawdę? No, chciałam. Łatwiejsze są, nie? Dłużej. Łatwiejsze. Dłużej można przetrzymać, poczekaj, grubsze poczekaj, się robią. Co ty z tą łapką? Coś ty masz z tą łapką, kochana? Ojej, ona ma tą łapkę jakąś taką dziwną. No musiałaś się złamać kiedyś. No. No ale tak. Żyje i zdrowy. Tak, jest. Żyje. No bo zdrowy. I co? Samiec. No dobrze, to chodź po Lego. Ale ta, wiesz co, daje radę. O jemu się to zrosło. Ja myślę, że ja pamiętam, że za tak? Młodu coś tam się działo. No, ta, no był taki jeden amancik mały. No nie pamiętam, czy w tej klatce, a pewnie w tej, bo nie mamy żadnej innej. Na razie 50-50. A jesteśmy dopiero na początku drogi. Oj, oj, oj. No poczekaj, mała. Tu mamy takie ładne. Tutaj też się ładnie. Dobra. Tamto by można było też jedną. Tam jest jedna chyba, tylko tam z matką. Tam są dwie. Z matką? Samiec? Nie, samiec, dobrze. Nie jest łatwo. My taką podpowiedź słyszeliśmy, nie stosujemy się z braku czasu, ale że taka jedna pani zawsze jak dawała jedzenie króliczkom, to je głaskała przez moment i mówi, że to właśnie pomaga w takich sytuacjach, że trzeba je złapać albo nawet zanieść do jakby ubicia. Przetransportować, one nie zdają sobie sprawy i wiecie, i są no, mniej zestresowane. Niepuchliwe. My nie mamy czasu, kiedyś może to zrobimy. Ale wiecie co, jak się macie jednego króliczka w domu czy dwa... To jest samiczka. Jak my mamy koło 100 królików, ciężko powiedzieć teraz, ale koło 100 królików, to tak no po prostu czasu brakuje. Chciałby się mieć każde zwierzę tak urobione jak owce, ale żeby urobić owce też trzeba czasu. Oj, 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 oj. On albo ona? Oj, ja ci się kręcę. Samiec. Dobra, kawalera, ja. Wszystkie? Jedziemy. Tak, wszystkie. Powiem ci, że wiesz co, idealnie się składa. No tam jest czwórka, tutaj trójka, to jest siódemka. Tak. Na taką wielkość tego naszego traktorka powiem ci, że tak, sam raz. No, my tak staramy naprawdę. Się oscylować 6-7. Bywało po 9 i stąd wiemy, że to już jest za dużo. Za dużo, a 7 jest dobra, a znowuż jak macie mniejszą tą traktorek, to jest większy wybieg. Jak jest większy wybieg, czyli króliki, no wiadomo, spalają tą energię i jednak kicają i się ganiają dookoła. Więc no to też musicie no, uważać, żeby po prostu nie tracić, żeby królik nie tracił niepotrzebnie energii na kicanie, ale jednak na przyrost masy. Przecież wam o to chodzi. Znaczy nam o to chodzi. Dobra, idziemy. Czekaj, nie to takie... O, nie, to na innym przykładzie, to zaraz wam pokażę, jak pudziana udaje. Ty mniej gadaj, szybciej podnoś. Nie po to się rozchorowałem, żeby tutaj robota teraz nie szła. Stara pierdoło, wiesz, naprawdę. Popatrz, co robisz lepiej. Dobra, niech ktoś tam będzie. Chodź, Malusz. Dobra. Bez obaw, bez obaw. Aj, 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 bez obaw, bez obaw. No i to ostatni. Fajnie, fajne grupy, 3 i 4.
Ojejciu. Widzisz, i one takie same są. No. Widać, że się nieswojo czują. Mhm. Ale dobrze, że na siebie coś tutaj, na razie tak. Przynajmniej nie ma jakiegoś... Wiesz dlaczego, że nie ma na siebie? Bo wszystkie dla każdego są, jest tak. To no, nowe każdy nowość. Tak, nie czują się jeszcze tak pewnie i zadomowione. Widać, zobacz, tam widzicie w rogu, no są trochę zestresowane, są. To nie ma co ukrywać. Ale tak jak mówimy, 2 dni i już zobaczycie, będą inne w zachowaniu. No już zaczyna pobrać trawkę, jest jeden, już tak, drugi, trzeci tak, je. Tak. Ty często, jak każda zwierzyna, bierze przykład z kumpla. Wiecie, jak jedna się wyluzowuje, nagle widać, to w kurczakach często widać. Zresztą w każdym zwierzaku, nie? Jak jeden już luzuje, to drugi tak samo. Mieliśmy fajną sytuację z Thanosem i Ambrem i Azją ostatnio. Byliśmy na talasie z Klaudią i ja tam widziałem, że psy bawiły się w piasku właśnie. No i sobie skakały. Coś im się nie spodobało, spięły się. I nagle, wiecie co, cisza, znaczy wielki hałas, cisza. I widzę, że Azja podchodzi do Thanosa i tak się przytuliły noskami. Ewidentnie widać, że wybaczamy sobie. I wiesz, od razu im zaczęły ogonki chodzić zadowolone. Azja poszła w jakąś stronę, Thanos zaraz za nią, zadowolony, taki przydupasek, ktoś jak ja. No i później druga sytuacja była już z Ambrem. Azja bawiła się z Ambrem, oczywiście, no bo zabawa polega na podgryzaniu się i tam szarpaniu. I Thanos leżał u nas na nogach, na kolanach. Po prostu kompletnie wyluzowany pies. Ale coś mu się nie spodobało, patrzył jak one się bawią. Nagle coś mu się nie spodobało, jak on wyskoczył na Ambra, jak ją przygwoździł. Amber wiecie, spanikowany, no bo co się stało. Azja momentalnie dopadła Thanosa, coś zrobiła, jakoś go tknęła właśnie w pyszek, że wszystko jest w porządku, wyobraźcie sobie. I poszła do Ambra, który, wiecie, już taka ogon do uspuszczony. Poszła do swojego koszyka, bojąca się, ona poszła specjalnie do niej, też ją myknęła i normalnie obydwa psy, Thanos się uspokoił, przyszedł do nas, Amber wyszła i dalej się z nią bawiła. Czyli co chciałabym powiedzieć, że psy mają niesamowicie rozbudowaną komunikację, tylko my nie do końca ją kumamy. Mhm. Także no, jest tego więcej. I na przykład burknięcie psa wcale nie znaczy, że on chce was zeżreć, tylko na przykład pokazuje wam, że mu się nie podoba to, co robisz, albo no właśnie. Ale że kochanie, przestań. To nie tyle, że psy, a nasze kozy też widzimy ich kozy specyficzne też mają, no. Zachowania. Czyli generalnie kozy mają takie zachowanie w pierdol koleżance. A jak jestem zestresowana, to wpieprzę tej bardziej podległej, a ta bardziej podległa wtedy ma wzrost ciśnienia i szuka tylko komu by tu wpieprzyć mniejszemu. I tak zawsze dostaje najbardziej czarna owca w stadzie. Cicho, bo nie jesteś na statywie, nie mam kamery, a się zacznę śmiać i telepać. Kozy są posrane, ale powiem wam, że robią roboty. Ile śmiechu z tymi zwierzakami jest. No. Aby nie być gołosłownym, to już wam pokazuję, zobaczcie, tutaj słonko świeci, pięknie wszystko wygląda. Kurki się... O! Są na wybiegu, dziewczyny. A słyszeliście przed chwilą grzmoty? Teraz pokażę wam, co się dzieje za moimi plecami. Tam jest czarno. I tak co chwilę, nie wiadomo z której strony. Czy to idzie z prawej, z wschodu, z zachodu, czy no, cały czas. Chmury tak się mieszają, co nie wiem, co godzinę może jest inna pogoda. Można wykurkować. Prawda, laski? Cześć, Cezary. Ale jojo. Obiecaliśmy, ale jojo. Że powiemy, że przyjdą jaja. Tak, to jojo. Chodź, miał swoje zawsze. Ale żeś ty karton znalazł, kurde. Powiem ci, że najsolidniejszy, jaki dotychczas dostaliśmy jajka zapakowane. Bardzo porządnie. A się doprosił, co? Doczekał Cezary. No, pamiętasz? Ty jak doprosił, no, kurde, to nie, ale powiem ci, że jesteśmy ci bardzo wdzięczni, tylko naprawdę. Nie byliśmy przygotowani, no mówiliśmy już o tym, że tak. Baliśmy się, że to małe w ogóle kurki, to jest nasz brak zrozumienia tematu, bo widzieliśmy faktycznie, to nie są takie malusieńkie, no i dostaliśmy, to jest czubatka staropolska, także jakby wydaje nam się, że mega powinno to pasować do zielononóżki. Dla nas to jest mega nowość, bo tak. My tego nie braliśmy pod uwagę, tak jak Marcin mówił. Dobrze, że się posłuchaliśmy, no i nas przekonałeś i jeszcze nam prezent dałeś, no dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy ci
bardzo, naprawdę. Zaraz do inkubatora wrzucimy i zielona nóżka trafiła do inkubatora godzinkę temu. Godzinę także temu. Paczki się ładnie zeszły, jeden mamy pełny inkubator, no i to idzie do drugiego. O, no dobra, dobra, porządnie zapakowane. No i wyciągamy jajeczka nasze kochane. Na sztywno zapakowane. Bardzo no. Dobrze, dobra, ja sobie na razie śmiecę. Dobra, no. Klaudia posprząta, prawda? Klaudia, no tak, no przecież tak. Bym nie śmiecił, gdybym ja to musiał sprzątać. To ja wiem. Co wiecie? Śmieci Klaudia. Tak jest. No, przyjemności. Zaraz zobaczymy, Cezary, co czytasz. Czyżbyś kolorował gazetki? Jak wygląda ten przepis na wakacje. O, Cezary, no życzymy ci dobrych wakacji. Dobrych wakacji. No zdrówka, wiemy, my przede wszystkim zdrówka ci życzymy. Tak jest, żebyś jak najbardziej doszedł do siebie, no. Tak, zgadza się. Na ile to możliwe. Dobra. Dobrze. Zobaczymy. Zabieraj się. Oho. Popatrz, zielone jajeczko. No tak, przecież robił nam Cezary zdjęcie, no środku, no coś ty. To jak to? Ty, ale to takie spore jajeczko to jest. Spore to nie jest jajko. Tak... Ojejciu. Ty, Cezary, ja myślałam, że one są mniejsze. A to spore popatrz, jajko. Popatrz, to jeszcze większe. Ojejciu, chyba będziemy fanami. Ty wiesz co, ci powiem, ale tak szczerze, że bo my sprawdzamy teraz zieloną nóżkę, jak nam będzie jakby pasować, ale jak, wiesz, dużo osób mówi, że to bardzo malutkie jajeczka są i bardzo rzadko, a ta twoja kurka, no to kurde, no popatrz, to potężne jajo. No, szkoda, że nie mamy wam czegoś do pokazania, jak zielono... O, popatrzcie, tu było jedno małe jajko, znaczy mniejsze i takie są zielononóżki generalnie. Wiesz co, ciężko tak... Wyłapać. No. Wyłapać, kochanie, no. Tylko, że duże jaja są, dlatego nie wchodzi. No, duże jaja. No. Ale to nie szkodzi, no mówię, cały inkubator jest właściwie przeznaczony czubatek, dla tych czubatek. Miejmy nadzieję, że się wylęgnie jak najwięcej. No. My to chyba ale kiedyś... Ale spore te jajca. My to kiedyś będziemy musieli... wiesz, sami Cezary, jak będziemy mieć koguta po tym, to będzie twoim imieniem. No Cezary, tak, będzie Cezary. No. No jeszcze inny. Ja bym chciał bardzo, żeby takie mieć troszeczkę bardziej kolorowych skorupek. Podobno po samcu. Marance są już mają takie ciemnobrązowe, takie czekoladowe te skorupki. No. Ale znowu marance są to chyba, one są dużymi kurami. Dużymi. No. I ja nie wiem, czy takiego, wiesz, takiego świniaka, prosiaka bym chciał utrzymywać. Ale jak to ładnie wygląda. Nie, teraz odwrotnie. Ty, no normalnie oszałamiający kolor skorupek. Mhm. No powiem wam, że dzisiaj jest, tak trochę jest. Jesteśmy tacy, może widać, że oczka śnięci. Przymrużone, śnięci. Raz, że no wiadomo, a dwa, że dzisiejszy dzień to jest jakiś kosmiczny. Pada słońce, grzmi burza. Słońce, burza, ciśnienie wariuje i no jak my tak za bardzo nie jesteśmy ciśnieniowcy, żeby tam jakieś wielkie zmiany na nas, to po tego to dzisiaj jest ciężko. No dzisiaj tak. I taki no. Wiecie, parny dzień, zmęczony, jeszcze ja tam nerwicy dostawałem. Co to, Klaudia? Jak to, co to? Jedzonko dla naszych tutaj żarłoczków. Wiecie co, naprawdę. Rosną jak na drożdżach. Rosną jak na drożdżach. Zresztą zobaczcie sami i ocencie. W ostatnim filmie w odchowalniku to było ile? 2 tygodnie temu, jak wam pokazywaliśmy, jak one wyglądały. A teraz to tu naprawdę kawał kurczaczka już. Robimy w tym momencie... Patrzcie, ojojojojo. Dwutygodniowy kurczak. Poczekaj, kochany. O. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ciężko mi powiedzieć, zaraz sprawdzę jeszcze. W tym momencie już dajemy paszę 50 na 50 z jedyneczką. Jedyneczka jest, przypominam, do 3 tygodni, co nie? I my dajemy pół na pół naszą paszę i pół na pół kupną. I od
jak ona się nam skończy, czy to jest generalnie drugi worek od samego początku. Jak nam się skończy, to będziemy dawać już tylko naszą paszę. Są na okresie, że tak powiem, przejściowym. Karmidełek mają tutaj, wiecie, kilka. Tam jest jedno duże się znajduje, widzicie, takie spore. Jest tam, to karmidło duże jest na obsadę ilu kurczaczków, kochanie? To karmidło? Tak. Nie mam pojęcia. Ale na sporą. Oprócz tego mają jeszcze tutaj tam czerwone karmidełko. Oprócz tego również znajduje się jeszcze taką miskę mamy. Wiecie, bo chcemy, żeby jak najwięcej kurczaków miało jak największą ilość dostęp do jedzonka, żeby się jednocześnie, nie biły, nie tłukły, bo... Salatin rekomenduje, żeby 80% miało dojście. Przyznajemy się bez bicia, że raczej my nie mamy, tak? Ale na pastwisku, na pastwisku jak za 3 tygodnie wylądują, to będą tak miały. Tak, bo mamy tam takie długie rynny... Korytka. Korytka, tak, z rygiem skonstruowane. A jedzą jak smoki. Jak smoki. Powiem wam, że ilości po prostu nieziemskie paszy schodzą na dobę. Tak. Ale to dobrze, bo raz, że one rosną, wiecie, no też trzeba sobie zdawać sprawę. Tutaj mamy 68 kurczaków, coś takiego tam, no tego nikt już tak nie liczy. Jeden, wiecie, że zginął w tragicznym wypadku. Nasze niedopatrzenie, taka prawda. Znaczy, no takie, no nie przemyśleliśmy po prostu, że może coś się wywrócić. No. Trzeba uważać. Cały worek nam zszedł trocin, tam w rogu stoi... I to już połówka jest połówka następnego. Połówka jego. Powiemy dobra, wam, że te trociny fajne. Są naprawdę fajne, są naprawdę super fajne. Robią robotę, nie ma takiego intensywnego zapachu. Oczywiście cały czas są tutaj okienka pootwierane. Tam jest siatka wsadzona. My już nie grzejemy. Tam. Od drugiego tygodnia nie grzejemy. Dokładnie. Staramy się już temperaturę im obniżać. Ale no, też nie ma co ukrywać. Warunki atmosferyczne się poprawiły. Jest troszeczkę cieplej. Dobrze, jeszcze wodę im trzeba tutaj, kochanie. Widzę, tak. Że już tam końcówka jest. Widzieliśmy, już nie chodzimy, właśnie to spowodowało. Poczekaj, pokaż, bo ty tak gadasz, a ja ci nie pokazuję. Ta moja kontuzja spowodowała, że wreszcie przestaliśmy żydzić. I kupiliśmy następny wąż 50-metrowy ja w tym momencie. Kochanie, nie wchodź, ja to zrobię. Dobra. Dlatego, żeby nie nosić już nawet tych 15-kilowych choboków. Wiecie, 2-3 razy dziennie to się wszystko dodaje. Gdzieś tam na ten kręgosłup siada. I widzicie, co on robi? Ja do niego mówię, nie wchodź, a ten, co zrobił, wszedł. Słuchaj, ty naprawdę dzisiaj chcesz mieć awanturę. Ja dzisiaj myślałem, że będziemy się razem całować, ale nie, chyba to już bo nie nic słuchasz. Z tego. A co to jest, kurwa, że ja mam słuchać? Co to jest? No i tak codziennie, one wypijają na dzień lekko 15 litrów wody, my dwa razy dziennie uzupełniamy, to więcej, nie? Gdzieś tak rada, ile by się można było powiedzieć, między 15... Ja myślę, że jest 20 litrów. 20, może 25. Ktoś mi tutaj pisał, pamiętajcie o automatyzacji wszystkiego, co robicie i my właśnie tak będziemy robić, znaczy my tak robimy, żeby wszystko, co jest najcięższe, co trzeba się naganiać, staramy się albo na raz, albo właśnie z jakimś sprzętem sobie pomóc. Także jeśli takie mamy spostrzeżenia, że jeśli jesteście w dwójkę, nie macie dzieci do pomocy, macie to gospodarstwo, nie szalejcie z ilością ziemi na sam początek, bo bardzo ciężko to obrobić. Jak człowiek ucieka z miasta, to jemu się wydaje, że chciałby mieć, wiecie, potężne hektary, że wszystko to mało, więcej ziemi. Wcale się nie dziwimy, natomiast więcej ziemi jest równoznaczne z tym, że po prostu się potwornie nachodzicie. I jakby na szarpiecie, no to nie jest proste. Także przestrzegamy przed przesadzaniem. 2,5 hektara uważamy dla ludzi jest jak na razie wystarczające, no, na styku sensowności. Tak, rwa wyszły? Tak. Zawsze musisz co? Poprawić mnie. Jeszcze jeden obok, jeszcze dwa w prawo, jeszcze trzy w lewo. Zgasz światło. Bo w kiblu wodę spuszczają. Dobra. Trzeba im trawy naciąć. Trzeba.
trawę tak samo dostają, to też taka dobra podpowiedź, właśnie Klaudia mi przypomniała, czy nam przypomniała. Trzeba dawać trawę, ponieważ one za tydzień czasu wylądują już na pastwisku. Więc jak wylądują na pastwisku, będą jadły trawkę i dobrze już jakby ich układ tam trawienny do tego przyzwyczaja, że warto sobie poskubać. My też już nie grzejemy w ogóle, w nocy jest jedno otwarte okno. I jakby no, one muszą teraz ostro się przyzwyczajać do nocy, bo jest, w nocy są dosyć chłodne temperatury, im tu jest ciepło, bo to i ten, wiesz, to już zaczyna kompostować wszystko, taka masa kurczaczków, to one się grzeją od siebie, ale trzeba wprowadzać chłodniejszą temperaturę, bo im wtedy szybciej pióra rosną. Niektóre są pięknie upierzone, popatrzcie tutaj. A niektóre popatrzcie jak słabo. Widzicie? Tamten popak i grubas, a jak słabo upierzony. Także no to trzeba zwracać na to uwagę. I popatrzcie, jak początkowo wydawało się to wielkim pomieszczeniem na taką ilość brojlerów, a w trzecim tygodniu to już one będą się pewnie tutaj ledwo ruszać. No. Ciurem tak codziennie też im tych trocin tak z góry dosypujemy, żebym zawsze miały tą taką świeżą, chociaż minimalną warstwę. Przez to się nie robi jakaś taka wielka skrupa klejąca i widać, że te trociny, przez to, że nawet tyci dosypiecie, to naprawdę dużo dłużej się fajnie to utrzymuje. Czy przez dzień jest czyściutko, no pamiętajcie, to 70 prawie kurczaków, one bardzo dużo jedzą i bardzo dużo odchodów produkują. Nie reklamujemy tych trocin, ale wielu z was mówiło nam o tych, że są dobre, no i po prostu sponsorzy, patroni zechcieli nam wysłać i testujemy, fajne. Naprawdę fajne. Nie możemy jeszcze porównać z trocinami zwyczajnymi. Niedobrze by było też tak mieć kiedyś trociny. Ale tak a propos, kochanie, ale to nam się podoba. Patronów, Łukasz z Martą, teraz mają tak samo pisklaczki. A no, urodziły im się. I zielone nóżki, no. Więc wiemy, jak nasze będą wyglądać. Siądziesz ze mną chwileczkę? Czy znowuż muszę cię na sznurku tutaj ciągnąć? Na chwilę, stara pierdoło. Stara pierdoło, to ja cię tutaj na relaks grzecznie wołam. Dobra, relaks. No co to za relaks? Nic do picia, ani wiesz, szklanki wody z cytryną, ani kawy. Możemy polecieć w ślinę. Tam, o Jezu, patrzcie mi się ten. Znowuż się. Wczoraj, bo wiecie, bo przecież pani pielęgniarka musi mu teraz zaszczyki w tyłek dawać. A taka i pielęgniarka, że sama się postanowiła... Nie wiem, jakoś te ampułki, wiecie co, takie są, no jedne, bo ampułki strasznie były twarde, a nie mam czegoś takiego, no wiecie, jak to się tam robi, takiego plasticzka. No i po prostu udziewałam ampułkę i se... Nadia, podjedziemy do apteki, kochanie, i kupimy ten... Dobra, i tak musimy zjeżdżać. Ja wodę. Ale wiesz, sama zjeżdżaj.